Jedną z wielu zabytkowych świątyń Torunia jest Bazylika Katedralna Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Jest to ceglany gotycki kościół, który pełnił rolę fary Starego Miasta. Na potężnej wieży znajduje się jednowskazówkowy zegar, tak zwany zegar fisacki. W tej narożnej kaplicy, dobudowanej do bazyliki, był ochrzczony Mikołaj Kopernik. Świątynię budowano etapami, począwszy od połowy XIII wieku, a dzisiejszy kształt nadano jej w wieku XV. W wieży umieszczono pierwszy w średniowieczu, a dziś trzeci co do wielkości dzwon w Polsce, Tuba Dei. Ostrołukowy portal prowadzi do trójnawowej hali, wysokiej na 27 metrów 30 cm, z niższym prezbiterium. Ołtarz główny, nad którym umieszczono krucyfiks z końca XIV wieku, to tryptyk świętego Wolfganga z początku XVI wieku. W środkowej szafie znajdują się rzeźby świętego Wolfganga, Bartłomieja i Jakuba, na zewnątrz cztery dziewice – Małgorzata, Dorota, Apolonia i Agnieszka. Na północnej ścianie prezbiterium malowidło z końca XIV wieku przedstawiające ukrzyżowanie na drzewie Jessego. Wokół m.in. sąd ostateczny, personifikacje cnót i grzechów głównych. Piękna rokokowa XVIII-wieczna ambona umieszczona przy wejściu z nawy głównej do prezbiterium została przeniesiona z kościoła dominikanów. Liczne barokowe i rokokowe ołtarze boczne, a także ołtarze w kaplicach pochodzą z XVII-XVIII wieku. Korpus nawowy nakryty jest sklepieniem gwiaździstym. A to barokowy ołtarz Najświętszego Sakramentu. Kopia rzeźby pięknej Madonny, która zaginęła podczas wojny, wsparta na zachowanym popiersiu Mojżesza z przełomu XIV i XV wieku. Dwa instrumenty organowe, wielkie organy, dzieło Maksa Terleckiego z Królewca w obudowie neogotyckiej o trzech manuałach i 40 registrach oraz drugi mały barokowy instrument z 1688 roku. Ma jeden manuał i 15 registrów. Neogotyckie witraże wykonano na przełomie XIX i XX wieku. Cennym zabytkiem jest gotycko-barokowa chrzcielnica w kaplicy Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, która pochodzi z połowy XIV wieku. To przy niej przyjmował chrzest Mikołaj Kopernik.